Dzień dobry, witam serdecznie w ten piękny, cudowny, rewelacyjny dzień, godzina 10, poniedziałek, jak zwykle. Witamy serdecznie. Dzisiaj może trochę z humorem, ale i z dobrymi emocjami. O emocjach właśnie wróg czy przyjaciół życiowych szans, ale również szczęścia naszego w życiu. Powiem pewną, wzruszającą, ale bardzo, bardzo adekwatną do dzisiejszego naszego spotkania historię. Historia, która niejednokrotnie wyciska łzy z oczu. A powiem Państwu, jest niezwykle pouczająca, niezwykle mądra. Szanowni Państwo, zacznę może od tego, aby przywitał Was nasz przyjaciel z miasta Wrocław. Przyjaciel z miasta Wrocław wygląda tak, już proszę spojrzeć. O, właśnie tutaj z wrocławskiego zoo wita nas dzisiaj serdecznie ta przyjazna bardzo mordka. Także witamy wszystkich serdecznie. Przyjaciel z wrocławskiego zoo mówi hello. Chciał tylko zobaczyć, czy tutaj jesteś, więc cóż, stwierdza tenże przyjaciel z wrocławskiego zoo. No i rzeczywiście jesteś, zauważył Ciebie, pełne gratulacje. Za oknami tak pięknie mówi tenże wspaniały przyjaciel z wrocławskiego zoo. Ta godzina, Ty już się edukujesz, gratulacje, jesteś mądrym człowiekiem, mówi tenże fantastyczny, kojarzony głównie z Saharą, fantastyczny nasz przyjaciel z wrocławskiego zoo. I cóż on mówi, ależ Ty dobrze wyglądasz, gratulacje. No i jak mówi, widzę, że u Ciebie też wszystko w porządku, stąd też to do edukacji marsz. Serdecznie pozdrawiamy, mówi on i jego rodzina i życzymy przyjemnego i mądrego spędzenia czasu. Przyłączam się absolutnie do tych słów, które tutaj ten nasz fantastyczny przyjaciel wykazał i porozmawiajmy sobie o tych emocjach wróg czy przyjaciel. Powiem Państwu tak, że cóż czynią emocje niejednokrotnie? Powiem Państwu tak, poniedziałek jest rewelacyjnym dniem, w którym niejednokrotnie trudno zdać sobie sprawę z tego, w jakim kieracie jesteśmy i szczególnie jak jesteśmy w tym kieracie takim trochę korporacyjnym, to nie znaczy, że koniecznie jesteśmy na etacie w korporacji. Na takiej gonitwie praca, dom, zakupy, impreza w weekend, prawda, i tak dalej, czyli ten element zombiastwa, które gdzieś tam w nas jest w dużym stopniu. Stąd też te emocje, co powodują czasami, kiedy ludzie idą do pracy, czy to we własnej firmie niejednokrotnie, ale bardzo często właśnie, kiedy są zetatyzowani. Otóż bardzo często zdarzają się takie historie, zresztą statystyka ewidentnie o tym mówi, to ja nie wymyśliłem sobie od tak po prostu, o tym mówi nawet statystyka oficjalna, zresztą dużo dobrych statystyk można znaleźć, dużo dobrej wiedzy, tylko trzeba je troszkę poszukać. Ona jest dostępna, bardzo, bardzo dostępna i cóż tam w tej statystyce między innymi jest? Ano jest między innymi, że w poniedziałki najwięcej jest awarii drukarek, komputerów w firmach. Pytanie jest takie, cóż takiego mogło się wydać, czy w ogóle jakiegoś innego sprzętu, prawda? Często jest tak, że statystycznie tenże sam samochód, który normalnie przez cały tydzień fantastycznie się przemieszczał, raptem w poniedziałek w jakiś dziwny sposób odnawia nam posłuszeństwa. Jak my często z Elą mówimy, samochód też człowiek, drukarka też człowiek, komputer też człowiek. Wiem, że wielu się może z tym nie zgodzić i pewnie ma trochę rację, ale wszystko jest energią R na ziemce kwadrat. Czy nam się to podoba, czy nie, to jest fizyka szkoły podstawowej, więc czasami warto wrócić do tych książek z dawnych lat. Nie wiem, czego uczą współcześnie w tych książkach. W każdym razie, dlaczego te komputery się psują? Dlaczego? Czy dlatego, że w sobotę, w niedzielę były mniej używane, mniej wyłączone i jakby przemęczyły się odpoczynkiem i chciały jeszcze odpocząć? Nie, drodzy Państwo, przychodzą ludzie z takimi emocjami, z taką niechęcią do pracy, z takim wrogim nastawieniem do tego, co robią, dlatego, że nie lubią tego, co robią. Cała filozofia oczywiście przy tych emocjach wróg czy przyjaciel to spowodować, żebyśmy robili to, co lubimy, żebyśmy realizowali się w życiu. No ale wracając do tej statystyki, faktycznie tak jest. Powiem Państwu, nasza bardzo zaprzyjaźniona pani tutaj z miasta Wrocław ma coś takiego, ma niesamowicie silną osobowość, ma niesamowicie silną taką w sobie moc, że tak się wyrażę, zresztą każdy ma, ale ma coś takiego, kiedy wchodzi na przykład do Urzędu Skarbowego, to w Urzędzie Skarbowym już wiedzą, że przychodzi właśnie ona, ja imienia pozwolę sobie nie wymieniać, że wchodzi właśnie ona i jednocześnie mówią, niech tylko pani tutaj spokojnie, bez nerwów, dlatego że potrafi być, no powiedzmy, w pomieszczeniu z 8 komputerów w urzędzie i wszystkie 8 komputerów odmawia posłuszeństwa.
Ostatnio, wczoraj byliśmy na fantastycznym przedstawieniu w Teatrze Kapitol Muzycznym we Wrocławiu. Powiem Państwu, a jakiś tydzień wcześniej byliśmy w kinie, na filmie, już nie pamiętam, co jest z mężczyznami w tytule, mężczyzna potrzebna zaraz, czy jakoś to, czy niepotrzebny. W każdym razie film, który powiedzmy na zajawce ma więcej emocji i dynamiki niż co się działo w filmie, ale film, który warto obejrzeć, tam jest parę fajnych, mądrych myśli, ale tam jest taka sytuacja, kiedy dziewczyna dostała, no, uderzona piorunem gdzieś tam na w pracy, kiedy kręcili jakiś film, a producentem, czy reżyserem, przepraszam, no efekt był tego taki, że potem czegokolwiek dotknęła, co miało wspólnego coś z elektroniką, czy to telefon, czy komputer, czy telewizja, to po prostu to wysiadało. I to nie jest takie wymyślone, wyssane z palca, to nie trzeba być uderzonym piorunem, żeby tak dokładnie się działo i wydarzało. Dlaczego, drodzy Państwo, tak się dzieje? Otóż, drodzy Państwo, dlatego między innymi, że jesteś super sprzedawcą. Ja wiem, że Boże, ja już to słyszałem 1850,5 razy. Wiesz co, mam nadzieję, że w tym momencie załapiesz, zrozumiesz, że jesteś super sprzedawcą emocji, energii, myśli, bo tak to funkcjonuje. Głównie sprzedajesz sobie swoje myśli, czyli emocje, zachowania, nawyki. Potem kupują to inni, również sprzęt, z którym masz do czynienia między innymi. Drodzy Państwo, taką jeszcze istotną myśl tutaj pozwolę sobie, przepraszam, bo tylko telefon wyłączam, bo ktoś mi tam pozwolił sobie, że o właśnie, Lao Tzu mówi coś takiego, czym doskonale wiem. Jeśli się smucisz, to żyjesz przeszłością, jeśli się boisz, to żyjesz przyszłością, jeśli jesteś spokojny, to żyjesz teraźniejszością. I to jest w nawiązaniu do tychże emocji, o których dzisiaj mówimy. Bo proszę zwrócić uwagę, jak wielka mądrość jest w tym wszystkim. Smucimy się, czyli właśnie przeżywamy, ktoś odszedł, nie wydarzyło nam się coś fajnego w życiu, przeżywamy wiele doświadczeń, które nam się trafiły, to były doświadczenia, one już minęły, prawda? To jest troszkę jak z tą historią, kiedy idzie dwóch mnichów i jest przejście przez jakiś bagnisty, taki no, duża plama wody, jakieś rozlanej gdzieś tam, no, przy tej kałuży wody stoi śliczna dziewczyna, która chciałaby przejść na drugą stronę, ale no niestety jak przejdzie, no to swoje wspaniałe buciki, sukienkę, no umoczy, pobrudzi tym błotkiem, który tam jest, więc jeden z tych mnichów bierze tą wspaniałą, piękną dziewczynę, przenosi na drugą stronę, stawia ją tam i idą dalej, a ten drugi mnich, który jakby był obok tego wszystkiego, w którymś momencie, no oczywiście, no, taki zamyślony, kiedy już dochodzą do swojego miejsca, gdzie mieli dojść, do swojego zakonnego miejsca, tak w naszym języku, to w którymś momencie klasztoru, nazwijmy to w ten sposób, ten, który nie przenosił tej dziewczyny, zadaje temu pytanie odnośnie, no, słuchaj, dlaczego to zrobiłeś? Przecież nam, jako mnichom, nie wolno zadawać się z kobietami, no, dotykać się, przenosić tym bardziej. A tamten odpowiedział bardzo proste, wiesz co, ja 3 kilometry temu postawiłem ją na ziemi, a ty jeszcze ciągle ją niesiesz. I to jest ta myśl, która mówi o tym właśnie, wytłumaczy niejako, jeśli się smucisz, to żyjesz przeszłością. Drodzy Państwo, sam się niejednokrotnie na tym łapię, taką mam jakąś dziwną naturę, że właśnie w ten sposób niejednokrotnie funkcjonujemy, że łapiemy się na tym, że żyjemy tą przeszłością, żyjemy. Czasami jest tak, wiecie Państwo, ja nauczyłem się takiej pewnej rzeczy, która nie jest taką łatwą, ale taki element związany, to było mówione troszkę też w tematach asertywność i empatia. Czasami trzeba bardzo umiejętnie powiedzieć komuś, hej, stop, nie opowiadaj już mi tego wszystkiego, ja nie chcę słuchać tych swoich przeszłych historii, bo nie dość, że ty się dołujesz, ty wprowadzasz się w taki dziwny stan, to do tego wszystkiego jeszcze ja tego słucham i kupuję to jednak, bo słucham cię, w związku z tym trzeba czasami zrobić taką stop klatkę. Z kolei ten element strachu, który jest, wiecie Państwo, myśmy, mówiłem jakiś czas temu o tym, że w rodzinie nam się zdarzyło coś takiego, że gdzieś tam na piersi pewnie naszej bardzo bliskiej miałem osoby, jakiś tam guziołek, tłuszczak wyskoczył. I co się wydarzyło? Otóż element strachu, jakby co się wydarzy do przodu, powoduje, potęguje właściwie tak, że wokół nie podchodź bez siekiery, bez noża czy bez kija bejsbolowego, prawda? Bo jest taka agresja w człowieku, dlaczego go się boi, prawda? Czego się boi? No bo lekarz mówi, no nie jest to nic poważnego, ale proszę sprawdzić, jechać na onkologię. Słowo klucz, które mówi,
A jeszcze jak się poczyta na te tematy różnych tych rzeczy, bo się nie zerknie po to, żeby poczytać, bo tych artykułów jest mniej, one są celowe, jakby schowane, że właściwie tego typu przypadłości to można rozgonić właściwie szczerając palcami. Może przesadziłem z tym, ale no, tak to mniej więcej wygląda. W związku z tym istotą rzeczy jest oczywiście, boimy się, że współcześnie, ja powiem Państwu taką rzecz, może bardzo, bardzo niefajną w treści, powiem Państwu, ale bardzo prawdziwą. Otóż mieliśmy tu spotkanie biznesowe, była pani, która zajmuje się między innymi z tematami oddłużeniowymi, bo wiemy, że społeczeństwo jest zajechane, każde społeczeństwo niesamowicie, jest to w jakiś sposób celowo wysterowane, bo chodzi o to, żeby wtedy krótko za twarz naród można było trzymać, nie tylko mówiąc naród Polska, ale generalnie ludzi. Tam wtedy się ładnie steruje, dlatego jak ktoś się boi, jest łatwy w sterowaniu. Łatwo można mu, sorry za kolokwializm, kit wcisnąć różnego typu, wrzucić go w te niedobre emocje. Potem oczywiście farmacja się z tego cieszy, bo trzeba tego człowieka leczyć itd. itd. No na finale jeszcze z tego wszystkiego zakład pogrzebowy ma całkiem przyjemny, sympatyczny zysk. W każdym razie, no właśnie, myślimy już jak o tym wszystkim. Element, aha, już wiem, pamiętam jak to spotkanie się skończyło, tutaj Ela z Moniką prowadziły to spotkanie. Ja gdzieś tam, powiedzmy, byłem na naszym Olimpia, piętro niżej, załatwiałem tam parę rzeczy, ale przy okazji słuchałem troszkę tej rozmowy i potem pytam, Eli, wiesz co, no i jak tam? No, powiedziała parę rzeczy i tak stwierdziłem, i proszę mi wybaczyć to porównanie, ale ono jest bardzo adekwatne. Wtedy stwierdziłem do tego wszystkiego, wiesz co, współczesny świat jest tak ubrany, tak umocowany, że właściwie Auschwitz to pikuś. I dlaczego mówię wybaczyć mi proszę? Dlatego, że nie wiem, czy wiecie, jak działały, czy działają współczesne obozy koncentracyjne, bo one funkcjonują, działają na świecie. Działają w ten sposób, że mundurowi, ci, którzy rozpętują tego typu historie, nie zajmują się wzajemnym wykańczaniem, oni tylko nadzorują, oni wrzucają pewne myśli, pewne elementy strachu, a resztę to już ludzie sami zrobią, sami się wykończą. Taki mechanizm współczesny w świecie funkcjonuje, bo gdybyśmy tak na zdrowy chłopski rozum popatrzyli, to przecież my zachowujemy się jako ludzie jak imbecyle, prawda? Cóż my czynimy? My właściwie no, ciągle strzelamy wojenki, jak patrzy się ostatnie wydarzenia na Ukrainie, pomijając fakt, że przy pomocy Ukrainy ukryto coś, co jest dużo istotniejsze dla naszego jestestwa, dla naszego bytu na kuli ziemskiej. Nie mam pojęcia co. W każdym razie wiem, że niepotrzebnie zginęło ileś tam ludzi, dlatego że wysterowano coś tam, nadano temu jakąś taką wartość, skupiono oczy całego świata właśnie tam. Wiem, że to jest niemiłe, wiem, że to jest niesympatyczne, takie coś nie powinno się wydarzyć. Wiem również, że ewidentnie coś w ten sposób ukryto. I cytuję to, co już kiedyś mówiłem, czego nauczył mnie człowiek, który współpracował z mafią, ja nie współpracowałem, rozmawiałem z jakąś tam, powiedzmy, organizacją, może mafia to jest za duże słowo, z organizacją, która, powiedzmy sobie, poza ustalonym, zalegalizowanym bezprawiem w postaci ustaw różnego typu, działali jakby obok i pamiętam, że on powiedział takie zdanie, wiesz, Szymon, jeśli słyszysz, że to wtedy granice jeszcze były, jeśli usłyszysz, że na granicy złapano ciężarówkę z, nie wiem, z jakimś tam przemytem i zrobiono wokół tego totalny szum, to gwarantuję tobie, że w innym miejscu przejechało co najmniej 10 czy 20 z dużo bardziej wartościowym towarem na tym tak zwanym czarnym rynku. W związku z tym, jeśli tego typu wydarzenia są, jeśli była jakaś tam wcześniej Libia i tak dalej, te rzeczy się dzieją. Teraz dlaczego o tym mówię? W nawiązaniu, drodzy Państwo, do tego, czy mówimy o emocjach. I teraz emocje, które mogą być szansą dla naszego szczęścia, dla naszego dobrobytu, dlatego żebyśmy fajnie funkcjonowali, ale może być element wrogi, bo te dwa pierwsze punkty, które tutaj Lao Tzu umieścił, jeśli się smucisz, żyjesz przeszłością, czyli element historyczny, który jest nadany. Pamiętacie, kiedy mówiłem o zdradzie, część z Państwa, to wspominałem o tym, co się eksponuje na przykład w Polsce. Tu będę na naszym przykładzie jechał. Eksponuje się wszystkie możliwe powstania, które funkcjonowały, z pełnym szacunkiem dla ludzi, którzy tam zginęli, którzy walczyli bohatersko i tak dalej. Czy to powstanie warszawskie, czy wszystkie te styczniowe, listopadowe i tak dalej, gdzie wszędzie dostaliśmy porządnie w tyłek, prawda? Nawet bitwy pod Grunwaldem się za bardzo nie eksponuje jako zwycięskiej, bo możemy podrażnić, nie wiem, Prusaków z zachodu, ze wschodu, nie wiem skąd, prawda? Nie eksponuje się specjalnie jako zwycięskiej mądrej myśli, którą Jagiełło z Litwinami stworzył, a współcześnie są dwa zwycięskie, wspaniałe powstania, niezwykła mądrość, która tam zafunkcjonowała, to między innymi powstanie wielkopolskie i powstanie, trzecie powstanie śląskie, a eksponuje się wszystkie inne. Dlaczego? Dlatego, żeby elementy tego czegoś, co powoduje, że mamy tą żyć przeszłością, tą taką, wiecie, sfrustrowaną, taką niefajną.
Teraz druga rzecz jest taka, no element strachu. Teraz mówiłem o tym elemencie takim wywołania w społeczeństwie tego elementu takiego strachu. No więc jest w tej chwili Ukraina, prawda, jest dobrym przykładem, jest napędzony element strachu, cóż się wydarzy, tak, na pewno Rosja za chwileczkę tutaj wejdzie do Polski, odszczeli nam głowy itd. itp. W związku z tym nasi dzielni politycy, zarządzając się tym, że w szkołach powinni dzieci faktycznie mieć jedną książkę, a nie nosić tornistę Popiego zresztą i tak dalej, to czym się zajmują, czy zająć się tym, żeby jednak ludzie faktycznie zaczęli lepiej funkcjonować, mieć zasoby finansowe nie tylko, to zajmują się czymś innym, tematy zastępcze. To jest wybitny temat zastępczy z pełnym szacunkiem i z pełną odpowiedzialnością za to, że to niedobre, co tam się dzieje, bo niepotrzebnie ludzie się angażują i ktoś na tym oczywiście odpowiednio dużo uda. Teraz wracając do tego, jeśli jesteś spokojny, to żyjesz teraźniejszością. Teraz, drodzy Państwo, opowiem Państwu bardzo istotną historię, która zdarzyła się parę ładnych lat temu, której bardzo blisko byliśmy, którą bardzo blisko obserwowaliśmy, doskonale wiemy, o co w tym wszystkim chodziło, stąd też pozwólcie, że ją opowiem. Historia, nazwijmy to dziewczyny o imieniu, niech będzie Monika. A nie tyczy to Moni, które tutaj dzisiaj z nami uczestniczą, jakaś tam Monika. Teraz jest historia tego typu, młoda dziewczyna po szkole średniej, matura, wybiera się do dużego miasta na studia, oczywiście studia z mieszkaniem i tak dalej, suma summarum, bo to jest prywatna szkoła, rozmuchana, jeśli chodzi o zasoby finansowe, które konsumowała, więc potrzeba było mniej więcej miesięcznie około 3-4 tysiące złotych i to jest ok. Oprócz tego jeszcze parę różnych niuansów, które były w postaci rodziny. Suma summarum, rodzice zarabiali znakomite pieniądze, bo to było powiedzmy sobie w granicach tych kilkunastu, paru dziesięciu tysięcy złotych. Spokojnie funkcjonowało. Rynek, w związku z tym, że ten rynek znamy, był to rynek związany z finansami. W którymś momencie ktoś wpadł oczywiście na pomysł, żeby wywołać tak zwany kryzys. No trzeba znowu krótko przywrócić ewentualnie tych, którzy jeszcze głowy podnoszą się, uśmiechają do porządku, więc wywołuje się w sposób określony jakiś, a my znamy mechanizm, wiem, że to wywołuje się kryzys, prawda? No jest kryzys. I ten kryzys powoduje, że w którymś momencie ze znakomicie funkcjonującej firmy, a było to zbudowane na tak zwanym elemencie jednego przychodu, znaczy współpraca z jednym kontrahentem, efekt jest tego taki, że jak ten kontrahent w postaci bankowości w którymś momencie mówi, przekręcamy kurek, bo stwierdziliśmy, że musimy nakarmić swoich powratynców, więc trzeba wyciąć tego kogoś, który nam zbudował ten rynek. Także się dzieje oczywiście w białych rękawiczkach. Efekt jest tego taki, że z tych paru dziesięciu tysięcy miesięcznego dochodu, oprócz tego pomijam pracownicy i tak dalej, bardzo dobrze zarabiający, raptem pracownicy muszą dostać wypowiedzenia, no ale okazuje się, że w ciągu dwóch miesięcy wszystko było reinwestowane w przedsięwzięcie, w związku z tym zasobów finansowych na górce nie było. Efekt jest tego taki, że z tego dużego pułapu finansowego, z tego uśmiechu, raptem się okazuje, że jest bardzo duży dług. Co to znaczy? To znaczy, że ta rzecz Monika, która wybrała się do dużego miasta, aby studiować, zamiast dostać te 3 czy 4 tysiące co miesiąc, żeby spokojnie mogła funkcjonować, żeby jeszcze starczyło na ewentualne studenckie deliberacje sobotnie, niedzielne, prawda, fantastyczne, z uśmiechem, z radością, to jest zwariowana, uwielbiam tą zwariowaną młodzież na Ruchu Wrocławskim, która biega gdzieś tam uśmiechnięta, czasami mniej czy bardziej po dwóch czy trzech chwilach, ale są fantastyczni, bo młodość ma to do siebie, że jeszcze nie do końca emocje działają, chociaż system działa, dba o to, żeby trochę tam tą młodzież też przykrócić. I cóż się wydarzy, drodzy Państwo? I mama w którymś momencie tego dziewczęcia musi wykonać telefon. Teraz wyobraźcie sobie sytuację, jak działają emocje. Co się dzieje? To jest pytanie, zostawiam oczywiście do oceny, czy te emocje były wrogiem czy przyjacielem, czy te emocje dały coś. Zobaczycie teraz Państwo, jak będzie finał tego. Otóż trzeba wykonać telefon i powiedzieć, dziecko drogie, od następnego miesiąca musisz sobie radzić, nie stać mi, żeby ci chociaż wysłać złotówkę. Nie stać nas, żeby wysłać tobie chociaż złotówkę. Macie świadomość tego, rozpoczęte studia, zobowiązania, mieszkanie wynajęte i tak dalej. I raptem telefon do tego dziecka, które nigdy w zasadzie nie musiało być samodzielne, właściwie o cokolwiek walczyć, raptem stop klatka się dzieje. Wyobraźcie sobie sytuację, w której ta matka dzwoni do tejże córki. Słuchajcie, to było coś, ja pamiętam, bo myśmy to wszystko widzieli.
Powiem Państwu, to było niesamowite przeżycie. Jaki był tego efekt? Efekt jest tego dzisiaj taki, że ta dziewczyna jest jedną z bardziej rozpoznawanych twarzy w świecie show biznesu, ale mądrego show biznesu. Świetnie sobie radzi, świetnie sobie potrafiła znaleźć fantastyczne zajęcie, realizuje swoje pasje życiowe, realizuje swoje i aktorstwo, i nie tylko, i akrobatykę, i wiele fantastycznych rzeczy, tylko dzięki temu. I teraz pytanie, czy ten kryzys i ten moment, w którym był bardzo niedobry dla rodziny, dla całej rodziny, był bardzo niedobry emocjonalnie, to który wtedy mówił, Boże Święty, cóż takiego się dzieje. Ale wracając do trzech historii, o których mówił Steve Jobs w swojej historii, to tu dokładnie taka sama rzecz się wydarzyła. To była szansa, te emocje, te wszystkie elementy, które gdzieś tam funkcjonowały, wiem, ile tego zdrowia kosztowało jedną i drugą stronę, ale efekt był tego taki, że jakby to umocniło, utwardziło, że tak się wyrażę, ale też spowodowało ten mechanizm, który działa w postaci tego, co mówi Lao Tzu, drodzy Państwo. Żyj teraźniejszością, w związku z tym, jeśli cokolwiek robisz, żyj teraźniejszością, a wtedy te emocje będą ewidentnym Twoim przyjacielem. Wiesz co, bo to jest tak, że bo dobre emocje, spokój dają nam zdrowie oczywiście, dają dobre decyzje, czasami jak ktoś nie słucha, czasami nie wiem, kiedy pamiętacie, opowiadałem ostatnio o tym dwóch wydarzeniach, które się trafiły, czyli wypadek i mój pobyt po tamtej stronie, no kilkudziesięciosekundowy. No powiem Państwu, że to była jakaś taka lekcja, bo czegoś pewnie myśmy nie zauważali. To była lekcja, która miała czegoś nas nauczyć, dać nam jakiś tam sygnał. A tak w ogóle, drodzy Panowie, informacja z ostatniej chwili. Podobno dzisiaj jest Dzień Mężczyzn. Jeśli tak jest, to wszystkim mężczyznom oczywiście wszystkiego najlepszego. Panowie, absolutne gratulacje, że jesteśmy u boku wspaniałych pań. Gratuluję Wam, te panie, niezależnie jak w stałym związku jesteś, czy jesteś formalnie związany, czy też nie. W każdym razie gdzieś obok Ciebie jest wspaniała kobieta, która spowodowała, że Ty jesteś dzisiaj fantastycznym mężczyzną. I teraz, drodzy Państwo, jeszcze taka bardzo istotna rzecz. Otóż emocje mają to do siebie, że te dwa elementy, o których mówiłem, życie przeszłością, czyli w tym takim elemencie dla przypomnienia jeszcze raz, żebyśmy pamiętali, co mówił Lao Tzu, żebyśmy jeszcze wiedzieli, że życie przeszłością to jest smutek. Strach to jest życie przyszłością, prawda? I teraz czymże jest ten Syzyf? No ten Syzyf tak naprawdę, dlaczego robi taką głupawą robotę? Dlaczego my często praca, zakupy, dom, właściwie i zachowujemy się zupełnie irracjonalnie, ciągle szukamy i właściwie nigdy nie dopinamy czegoś do końca. Bardzo często tak jest, właściwie to jest taki element, który tutaj funkcjonuje, czyli idziemy do przodu, drodzy Państwo, mamy tu jakieś emocje, prawda? Dobre, niedobre, zakodowane, gdzieś tam mamy ten model zakodowany i ten model jeszcze za chwileczkę pokażę. Otóż, drodzy Państwo, ten model wygląda często w ten sposób, bo kobieta, matka jest główną kreatorką naszego życia i czego nauczyła mnie mama, to jest dzisiaj rano, gdzieś znalazłem takie coś na mecie, pozwoliłem sobie jakby zacytować, pozwolę sobie to również przeczytać, bo ktoś powiedział, czego nauczyła mnie mama. Mama nauczyła mnie, co to jest modlitwa. Oj, lepiej módl się, żeby to zeszło z dywanu, prawda? Mama nauczyła mnie zasad logiki. Jak spadniesz i złamiesz nogę, to już tak nie będziesz stał. No i to jest takie wypływanie, prawda? A także logiki zaawansowane. Czemu? Bo ja tak mówię. Mama nauczyła mnie, co to jest ironia. Płacz tak dalej, to zaraz będziesz miał prawdziwy powód do płaczu. Piątka. Mama nauczyła mnie, co to cierpliwość. Poczekaj, niech tylko wrócimy do domu. Mama nauczyła mnie, co to przenikanie. Zamknij w końcu buzię i zacznij jeść. No to jest duża sztuka. Mama nauczyła mnie zasad genetyki. Jesteś dokładnie jak twój tatuś. No i na końcu jeszcze nauczyła mnie, co to sprawiedliwość. Mam nadzieję, że twoje dzieci będą dla ciebie takie jak ty dla mnie. No ewidentna manipulacja w tych tekstach, ale tak mamy, drodzy Państwo, i wróćmy do Syzyfa. No cóż czynią emocje? Emocje czynią, że zachowujemy się jak zombie, jak imbecyle. Wybaczcie mi te słowa i mówię, bo każdy z nas w tym momencie jakby zachowuje się. Mamy takie fragmenty w życiu, w którym tak się zachowujemy, to znaczy mówimy, no robota może i głupawa, ale za to pewne. Nie ma roboty pewnej oczywiście. Zresztą prawda jest również taka, szanowni Państwo, że gdybyśmy zdecydowali się pogłówkować troszkę, to się okazuje, że każdy w nas w życiu miał takie elementy, w którym właściwie konsumowaliśmy życie jak
jak taki właśnie Syzyf, czyli taki bezsensowny, no. W poniedziałek do pracy, gdy komputery wysiadają, auto nie chce odpalić, mimo że piękna pogoda, potem auto przemyślało, jednak odpaliło, jedziemy do pracy, komputery wysiadły, więc dzwonimy do informatyków, informatycy mówią włącz i wyłącz, albo włącz do sieci, włącz sieci, prawda, zaczyna wszystko jakoś tam działać, bo trochę się uspokoiłeś, jakby zdecydowałeś, odpowiedziałeś na informatyków, twoje emocje jakby przekierunkowały się trochę w inny sposób, wyłagodziłeś się, no zaakceptowałeś, no jednak jestem w tej pracy, okej, jakoś tam do piątku wytrzymam, potem oczywiście ten piątek, sobota, impreza, czy jakieś tam oczywiście maltretowanie szyb, okien, bo trzeba umyć itd. itp. A tak a propos, zapomniałem o sobotę, nie chciałbym mówić. Oj, trzeba będzie to robić jakoś tam w tygodniu. Stąd też, drodzy Państwo, nie zachowujmy się w ten sposób, bo to jest takie mało irracjonalne, mało sympatyczne. W związku z tym, co trzeba zrobić, drodzy Państwo? Ano trzeba zdać sobie sprawę z tego, że życie jest piękne, fantastyczne. Trzeba wyzerować jakby te elementy, o których mówił fantastycznie Lao Tzu. Te elementy, o których mówił Lao Tzu, dla przypomnienia wyglądają właśnie w ten sposób. Jeśli się smucisz, to żyjesz przeszłością. To są te emocje, które nie są najzdrowsze. Ale jeśli masz świadomość tego, jeśli zauważysz te rzeczy, wiesz co, wiem, że czasami zdarzają się historie, no, mężczyźni, kobiety różni, no. Powiedzmy sobie, miał księżniczkę i księżniczka jakby skierowała swój wzrok na innego rycerza, albo ona miała rycerza na białym koniu, potem się okazało, że rycerz na tym białym koniu zadzywiała mu troszkę, prawda, no, byłeś ty rycerzem, potem znalazł się inny, się okazuje, że potem ten inny gdzieś też był doskonałym rycerzem. Takie historie się zdarzają, ale nie warto żyć tym, czy to jest lekko i łatwo? Nie, drodzy Państwo, mam tego pełną świadomość. Ale co by nie mówić, warto się zastanowić nad tym, okej, odciąć, zostawić te stare rzeczy, nie żyć przeszłością. To znaczy, to jest na zasadzie takiej, jeśli idziesz do toalety i musisz oczyścić organizm, to zajmij się głównie oczyszczaniem organizmu i nic ponadto, wiesz? To jest podstawowa rzecz. Tylko i wyłącznie wychodzi myślenie. Ja wiem, że często o tym mówię. Dlaczego mówię o tej łazience, o tej toalecie? Dlatego, że większość z nas, drodzy Państwo, my mamy tak ustawione, staramy się tak ustawić, że nasz Olimp daje nam luksus tego, że jeśli potrzebujemy te kilkanaście minut na to, żeby zachować tą swoją prywatność, tą indywidualność, to dokładnie ją mamy. To jest całe to piękno. Ale w większości ludzie żyją w taki sposób, że no, trzeba gdzieś się schować. Jedynym miejscem czasem jest właśnie łazienka, bo tam jeszcze ktoś uszanuje, że przez te kilka minut mamy szansę posiedzieć, prawda? Pamiętaj, że te emocje związane z przyszłością, ten element strachu, one nie są najzdrowsze. Ale jeśli masz tego świadomość, w którym momencie, o Boże Święty, no co, no czego mam się bać? No coś się wydarzy takiego, że wykona do mnie telefon ktoś z instytucji, która mówi, że jak nie zapłacisz rachunku, to odetniemy tobie prąd. No już to dobra, on przedzwoni, no jakoś może pójdę na układ, tak dalej. Takie historie się zdarzają, prawda? Czy ktoś się boi, no Boże Święty, a jak redukcja jest w jakimś tam banku w tej chwili w Polsce, to znaczy, że ta redukcja może być również w mojej firmie. Nie wiem, czy może być w twojej firmie, ale jeśli będziesz w ten sposób komunikował z swoim umysłem i z sercem, to tak się wydarzy. I może nie będzie jakiejś wielkiej redukcji, ale ty się na nią po prostu załapiesz, bo wywołujesz. To pamiętacie, prawo rezonansu, prawo synchronizacji, to wszystko działa w naszym życiu. Więc odpowiedź na pytanie, czy emocje są szansą, czy emocje są wrogiem, czy też przyjacielem, tu jest praktycznie odpowiedź na to dokładnie. Jeśli się smucisz, żyjesz przeszłością. Jeśli się boisz, to żyjesz przyszłością. W związku z tym te emocje nie pozwalają tobie na mądre decyzje, na poszukiwanie szans, na dostanie tych szans, na to, żeby zbudować to szczęście. Nie zauważamy tych szans. Drodzy Państwo, w związku z tym, że troszkę tych elementów w życiu nam się udało fantastycznie zrobić, dajemy Państwu co poniedziałek na Akademię Wiem, dajemy tą wiedzę, dajemy tą informację, czasami sygnalizujemy rzeczy, które tak w zasadzie każdy wie, to powiem Państwu, istotą rzeczy jest, aby mając tego świadomość, stanąć czasami 5 minut, zastanowić się w toalecie, nie wiem, do lasu, iść, przykuj się do brzozy, gdziekolwiek i spróbuj przy okazji zdać sobie sprawę z tego, no czego ja się boję, no czego? Dlaczego ja żyję przeszłością? Dlaczego ja przeżywam to, co się wydarzyło i mama mi kiedyś powiedziała coś tam? Proszę Państwa, dzisiaj na przykład pamiętam, kiedyś mówiłem o tym, wspominałem, że kiedyś kupiłem w prezencie taki zestaw saraterek, to się nazywało. Oszczędzałem kupę, bo tych pieniędzy nie było, oszczędzałem gdzieś tam i z tej oszczędności kupiłem, przyniosłem ten prezent mamie, a mama stwierdziła, no synku, tyle pieniędzy wydałeś. I strasznie było przykro z tego powodu, przecież
To były moje pieniądze, ja mogłem je na Izaki wydać na cokolwiek kupiłem. Ona mówiła, to z czystego serca, ale jak mi to gdzieś tam zostało? Takich rzeczy oczywiście mamy w sobie wiele, wiele, więc trzeba po prostu wyrzucić i powiedzieć sobie, że te salaterki po prostu kupiłeś. Mama z czystego serca powiedziała, hej, fantastycznie, cudownie. I wiele tego typu historii, nie związanych tylko z mamą, z pracą, z czymkolwiek, zostawić. Hej, powiedział, no i co z tego powiedział? On nawet nie pamięta, że powiedział. I nie bój się przyszłości. Przyszłość jest fantastyczna, świetlana i niespecjalnie daj się wprowadzić w jakieś takie maliny typu wiadomości TDITP. Czasami warto oczywiście troszkę się orientować, wiedzieć, co się dzieje na świecie, ale bez przesadyzmu. Jak raz na miesiąc zobaczysz wiadomości, to ci w zupełności wystarczy. No, maksymalnie raz w tygodniu. Drodzy Państwo, to, czego chciałbym dzisiaj Państwu ewidentnie życzyć, to żebyście przeżyli fantastyczny, cudowny dzień. Żebyście przeżyli cudowny, fantastyczny tydzień. Żebyście, drodzy Państwo, pamiętali, że absolutnie gratuluję Tobie, że cieszę się, słuchaj, że rozumiesz te 30 minut, które dzisiaj tutaj spędziłeś, że emocje mogą być wrogiem czy przyjacielem, ale tylko wtedy, kiedy żyjesz przeszłością albo żyjesz strachem przed przyszłością. Jeśli żyjesz tu i teraz, zajmujesz się tym, czym się powinieneś zajmować, akurat tym, co robisz w tym momencie, to wiesz co, to gratuluję Tobie, bo wtedy to jest Twój absolutny przyjaciel. To jest ten element, który powoduje, że zauważasz te życiowe szanse, które koło Ciebie są. Że rozumiesz zasady synchronizacji, rezonansu, prawa wyrównania. Prawo wyrównania, rozumiecie, jeśli pamiętacie te naczynia z wodą połączone, wlewasz z jednej strony rurkę taką wygiętą, prawda, literkę U, to nie ma siły, one się wypełnią tak, żeby się to oczywiście jest ten przepływ, żeby to był równy poziom, bo tak to działa, więc zależnie co wysyłasz, to dostajesz. Gratuluję Tobie, że korzystasz z Twojej intuicji i dziękuję Tobie za to, że wzbogacając siebie, wzbogacasz cały świat. I wiesz co? W przyszłym tygodniu porozmawiamy sobie też o niefajnym może skojarzeniowo w temacie życiowo, publicznie i prywatnie sprzedawanie siebie. No to brzmi może mało elegancko, ale tak, ale porozmawiamy o tych niuansach takich fajnych i tych mało sympatycznych. To będzie też w nawiązaniu i do bezinteresownej interesowności, o czym mówiliśmy, o szansach, o emocjach. Drodzy Państwo, tak, ja wiem, że sprzedawanie siebie kojarzy się ewidentnie z jednym określonym zawodem. Niekoniecznie mylić to należy tylko i wyłącznie z polityką, ale też. Drodzy Państwo, pięknego, cudownego, fantastycznego dnia, tygodnia, rewelacyjnego oczywiście miesiąca, roku i całego życia. Bawcie się dobrze, do usłyszenia i do zobaczenia z takim uśmiechem, takim zwątrowym ze środka, z serca. Do usłyszenia, do zobaczenia.